No, film Śmigałka jest pewną próbą namówienia młodych ludzi do zrozumienia, że jeżeli nie wezmą swojego losu w sposób nowoczesny, mówię o młodych ludziach, filmowcach, w swoje ręce, to będzie im dużo trudniej zmieścić się w istniejącym systemie, żeby znaleźć swoje miejsce w kinie współczesnym. Trzeba po prostu zrobić analizę przyzwoitą tego, co jest wokół. Film Spring Open bazuje na nowoczesnych narzędziach, przede wszystkim na internecie. Internet jako możliwość komunikacyjna filmu, na przykład robienia filmów europejskich, a nie mówię tu o krajach średnich, takim jakim jest Polska, ale też w krajach malutkich jak Norwegia, Finlandia, Szwajcaria, gdzie zrobienie filmu nawet, który jest filmem dobrym, dystrybuowany ten film w swoim własnym kraju, nie przyniesie wystarczająco pieniędzy, żeby robić, żeby zdobyć pieniądze na następny projekt. W związku z tym szalenie istotne jest, żeby szukać możliwości robienia filmu europejskiego. Film Spring Open jest próbą zbudowania takiej płaszczyzny używając internetu i to jest jego jedno zadanie. A drugim zadaniem jest pomysł na robienie filmów inaczej, czyli przemodelowanie systemu robienia filmu. My promujemy bardzo robienie filmów grupowego, spółdzielczego, wymianę sprzętu, filmu za niewielkie pieniądze. Film Spring Open jest wirtualnym studiem filmowym dla ludzi, którzy nie mają środków na zrobienie filmu, żeby sobie wzajemnie pomogli, żeby wzajemnie pomagając komuś, liczyli na to, że jeżeli będą robić swoje projekty, ci inni pomogą im. Chodzi o to, żeby przemodelować robienie filmu, gdzie bardzo często ego reżysera, a ego, które bardzo często też popełnia błędy, grupa na takie błędy nie pozwoli. Może trudniej będzie zrobić filmy indywidualistyczne, wybitne, ale przynajmniej jest jakaś niewielka gwarancja, nawet wielka gwarancja, że powstaną filmy przyzwoite. Mam w swoim dorobku parę filmów jako reżyser i mam w planie robienie następnych. W tej chwili pracuję nad serialem dla polskiej telewizji. Kończę pisanie scenariuszy. Także nie pozbywam się tej myśli, żeby wrócić do zawodu reżysera, który uprawiałem jako płodozmian przez parę dobrych lat, pracując jako operator i jako reżyser na zmianę. Świat będzie robił filmy wyłącznie cyfrowe. Kino tradycyjne, negatywowe dogorywa wolno, ale dogorywa. Widać wyraźnie po bardzo histerycznych zachowaniach się Hollywoodu, który już w tej chwili praktycznie każda postprodukcja filmu jest oparta 100% na cyfrowej obróbce. Właściwie już jedynym elementem, który pozostał, to jest kamera i taśma 35 metrów, a wszystko potem jest cyfrowe. Nie ma odwrotu z tej drogi, tu nie ma w ogóle powodu, żeby się zastanawiać. Nie ma żadnej wątpliwości, że ta technologia zwycięży. I tak to trzeba traktować i sam dobrodziejstwo inwentarza i z wielką nadzieją patrzę na te możliwości, które stwarza. Przełogą Hollywoodu było zawsze to, że mieli kasę za sobą i oni czują ten oddech śmierci w postaci właśnie tego, że technika elektroniczna, która rozwija się w lawinowy sposób, odbiera im tą barierę, tą cenzurę, że będą powstawały filmy wybitne za niewielkie pieniądze, filmy, które będą bardziej przekonujące dla widowni niż wielkie blockbustery, które wydaje się setki milionów dolarów.